Cześć dziewczyny, ja dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ z łóżka moje plany YouTube'owe popsuła ospa, której najwidoczniej w dzieciństwie nie przechodziłam jeszcze. Jest to choroba zesłana z piekieł, szczególnie jeśli się ją przechodzi, kiedy się jest już dorosłym. No i ona troszeczkę niestety rozłożyła mnie i obecnie łóżko to jest to miejsce, w którym przebywam przez 90% czasu, ale mam nadzieję, że jakoś szybko się z tego wygrzebię. I już jest troszkę lepiej. I pomyślałam sobie, że w takim razie, jeśli nie mogę nagrać dla Was normalnego filmiku, to pokażę Wam tutaj parę rzeczy, które lubię, takich zupełnie jakoś, nie wiem, może bez ładu i składu, ale mam nadzieję fajnych i ciekawych. I zabrałam się za herbatki ziołowe, ponieważ o herbaty ziołowe bardzo wiele z Was mnie zawsze pyta. I jeśli czytacie bloga i może wiecie, moją ulubioną marką herbaty ziołowych jest Yogi Tea. I to jest akurat moja ulubiona herbatka z tej serii. To jest herbata choco, czyli taka czekoladowa. Yogi Tea to są takie herbaty bardzo korzenne. W większości składów jest lukrecja. Są więc też trochę takie słodkie, ale bardzo specyficznie słodkie. No i myślę, że na pewno nie każdemu przypadną do gustu, może tak. Ale ja je naprawdę uwielbiam i nie skłamię, jeśli powiem, że wypróbowałam chyba właściwie wszystkich rodzajów, jakie oni mają. I to są herbaty naprawdę bardzo świetne, bardzo dobrej jakości, o bardzo ciekawych składach. Tak jak mówiłam, najczęściej jest tutaj lukrecja, no jeśli ktoś ma wysokie ciśnienie, to pewnie warto na nią uważać. Tak czy siak, ogólnie Yogi Tea są bardzo, bardzo dobre. I ja kupuję je głównie, tak samo jak wszystkie herbatki, które Wam dzisiaj pokażę, w ekologicznych sklepach w Krakowie. U nas tutaj jest dużo takich sklepów. Wybór jest bardzo duży. W większości sklepów Yogi Tea mają właściwie całą gamę. Więc te na pewno Wam polecam, jeśli szczególnie się lubicie takie czekoladowe herbatki. Ta czekolada jest ekstra. Następnymi ciekawymi herbatkami to są takie herbatki, które odkryłam jakiś czas temu. I to są herbatki z serii Dary Natury. Ja mam ich parę, też miałam ogólnie dość dużo. To są nasze polskie herbatki już tym razem. Wydaje mi się, że to nawet ten liść morwy białej kupiłam chyba w jakimś Carrefourze. Na takim ekodziale. Ale w ekosklepach też są dostępne. I akurat właśnie biała morwa to jest jedna z moich ulubionych herbatek, jeśli chodzi o walory smakowe, ponieważ jest taka powiedzmy delikatniejsza niż zielona herbata i nie posiada takiej goryczki, ale jest, no jeśli chodzi o zioła, ogólnie naprawdę dość przyjemny, ma naprawdę bardzo przyjemny smak i wydaje mi się, że da się ją polubić, jeśli ktoś akurat lubi same zioła solo, ale Dary Natury tak naprawdę to mają bardzo fajne połączenia ziół. I to są połączenia zawierające ziółka dość nietypowe, bardzo takie ciekawe i może troszkę rzadziej spotkane. Nie wiem, czy tutaj będzie to widać, o chyba tak. Tak naprawdę głównie zainteresowałam się tymi herbatkami właśnie ze względu na te mniej znane zioła i bardzo ciekawe i bardzo skuteczne moim zdaniem połączenia. Tutaj jak widzicie herbatkę na wątrobę. Więc myślę, że jeśli chodzi o skuteczność i jakość tych ziół, to jest chyba jedna z lepszych propozycji, jakie możemy u nas dostać. Ale jeszcze jedną ciekawą rzeczą, którą ostatnio kupiłam, to były takie herbatki z jakiejś firmy Mirlek, której zupełnie nie kojarzę, szczerze mówiąc. I to są herbatki z serii Ludowe Receptury. Tutaj mam jakąś herbatkę taką na stres, ale tutaj znowu to, co mi się rzuciło w oczy, to takie fajne, też dość rzadkie połączenie ziół, ponieważ o ile na przykład kozłek zawsze jest w tego typu mieszankach, takich jakichś przeciwstresowych, chmiel też dość często się przewija, to tutaj już na przykład wrzos czy lawenda i pierwiosnek są takie rzadziej spotykane, można by powiedzieć, a też działają bardzo fajnie, więc jeśli traficie na te herbatki, to myślę, że też warto spróbować. Oni tam mają też jakieś inne rodzaje, zależnie od przypadłości, jakie nas gnębią. Ja akurat wzięłam tą, tak pomyślałam sobie, że przed snem będzie całkiem fajna
I nawet ją lubię, chociaż ja ogólnie nie przypadam za kozłkiem, który pachnie naprawdę specyficznie. To myślę, że jest fajna, więc to są moje ulubione herbatki. Ja uwielbiam herbatki ziołowe i naprawdę zawsze mam ich dość sporo. Z takich rzeczy normalniejszych, ponieważ ja ostatnio kupowałam z Redkeny do włosów na ich perfumach, to przegrzebałam też wszystkie wcierki, jakie mieli tam w ofercie i znalazłam taką, która mnie jakoś tam w miarę zainteresowała i to jest Milkshake Energizing Blend. Tak się zaciekawiłam tym produktem głównie dlatego, że ma całkiem fajny skład i to są głównie jakieś tam wyciągi z ziół. Na razie zdążyłam użyć jej raz przed tym ospowym przekleństwem i ma świetny aplikator. Ojejku, ja uwielbiam takie aplikatory. No i to jest jakaś włoska wcierka, która ma też całkiem pozytywne opinie. Wydaje mi się, że na podstawie składu można stwierdzić, że ma jakieś tam szanse pozytywnego działania. Tylko, że jest dość malutka, ale zobaczę, może akurat się sprawdzi i wtedy jeszcze skuszę się na jakieś następne opakowanie. Jeśli miałyście z nią styczność, to koniecznie mi napiszcie. Tak, tutaj jeszcze jeden Redken. O tej pielęgnacji włosów jeszcze będę nagrywać dla Was filmik osobno, więc myślę, że może nawet będzie to następny filmik lub któryś tam w kolejności całkiem niedługo. Miałam pełno pomysłów na filmiki, ale niestety miałam takiego pecha. Nie wiem, gdzie się zaraziłam. Nie mam najmniejszego pojęcia. Tutaj mam jeszcze takiego pięknego tangle-teasera i to jest chyba jakaś nowa kolekcja z takim rose goldowym brokatem. I ja tak naprawdę tangle-teaserami nie czeszę się już od dość dawna, tak na co dzień, ale w torebce zawsze jeden mam, właśnie ze względu na to, że ta forma jest taka bardzo wygodna i no właśnie taka torebkowa. Więc o ile na co dzień używam raczej szczotek z takiego naturalnego włosia, dzika i tak dalej, no to jakiś tam ten teaser zawsze gdzieś pod ręką jest. No, ten jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Podkładem, który jest takim zwykłym podkładem drogeryjnym, ale który bardzo lubię, jest ten Ideal Match z AA. I to, co w ogóle przyciągnęło mnie do tego podkładu, to fakt, że w tej gamie te odcienie są naprawdę dość żółte i oliwkowe. Ja miałam ten ciemniejszy numerek wcześniej, a teraz mam 203 Vanilla, to jest ten najjaśniejszy odcień. I on jest takim jasnym, żółtym odcieniem i on u mnie wygląda naprawdę świetnie. Więc to mnie jakoś bardzo miło zaskoczyło. Często też pytacie mnie o takie podkłady z żółtymi tonami w drogerii i zwykle polecam wam Bell, ponieważ Bell ma takie żółte odcienie. Niektóre nawet bardzo oliwkowe, no ale teraz też polecam Wam ten, jeśli szukacie takich odcieni. Sam podkład w sobie jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i uważam, że jest bardzo, bardzo udany. I jeśli chodzi o drogerię, to jest na pewno jeden z moich ulubieńców, więc tak, zdecydowanie warto go polecić. I jeszcze taki kosmetyk, który mi tutaj towarzyszy już przy łóżku, a w ogóle towarzyszy mi od lat. Oj, który nie chce się zrobić ostry, jak widzę. No. To jest Caudalie, ten Beauty Elixir. To on teraz, tutaj to jest w jakiejś limitowanej, w jakimś limitowanym opakowaniu tak naprawdę, ponieważ zwykle on ma srebrną zakrętkę, a tutaj ma złotą. I to jest też fantastyczny produkt, ja używam go naprawdę bardzo, bardzo długo, już parę ładnych lat. Pierwszy raz używałam go gdzieś na początku prowadzenia bloga, więc myślę, że spokojnie 7 lat już się znamy, jak nie więcej. No i to jest też taki miętowy produkt. To jest taka mgiełka o odświeżającym miętowym zapachu, która delikatnie rozświetla skórę i bardzo ją nawilża. I jak widzicie tutaj może, nie wiem czy to widać czy nie, ale o, troszeczkę tutaj możemy zobaczyć olejku, który się unosi, bo to jest jakby taki niby dwufazowy produkt, ale tego olejku tutaj, tych olejków jest naprawdę bardzo mało. Mieszamy ją przed użyciem oczywiście. I mam tutaj olejki eteryczne, właśnie jakieś takie miętowe olejki i tak dalej. I to jest produkt, od którego można się naprawdę uzależnić, ponieważ zapach jest bardzo taki szczególny i niespotykany. Ja, jak wiecie, uwielbiam miętowe rzeczy, więc to jest taka mgiełka, w której się naprawdę zakochałam i myślę, że jakoś na pewno nie planuję z niej zrezygnować. Ona też występuje w takich mniejszych opakowaniach, które zawieram za sobą zawsze do torebki.
i trochę język mi się plącze, ale jeszcze troszeczkę gardło mi boli, szczerze mówiąc. Tak, więc to naprawdę polecam i uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych kosmetyków od lat. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Dziękuję Wam naprawdę ślicznie za wszystkie te Wasze cudowne komentarze pod ostatnimi filmami. Ja się również bardzo cieszę, że mogę dla Was akurat znowu nagrywać. I naprawdę większość z nich jest tak niesamowicie miła. I co najważniejsze, ogólnie parę przypadło na ten czas, kiedy byłam naprawdę bardzo, bardzo chora i źle się czułam, straszliwie. I no to naprawdę niesamowicie poprawiło mi samopoczucie i zrobiłyście mi ogromną przyjemność w takim nieprzyjemnym czasie, więc dziękuję Wam jeszcze raz ślicznie. Mam nadzieję, że będziemy się mogły niedługo zobaczyć. Muszę po prostu przestać wyglądać jak ludzka Biedronka i siódme nieszczęście, ponieważ cała jestem w plamkach, ale trzymajcie kciuki, żebym się szybko jakoś pozbierała. Ja dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę w tym krótkim filmiku i do zobaczenia w jakimś dłuższym, mam nadzieję, niedługo. Buziaki, pa, pa.